Bóg będzie uwielbiony za to, że mogliśmy takie miłe, słodkie chwile przeżyć. Ktoś powiedział, że jeden obraz jest więcej wart niż tysiąc. Łów. A tu mieliśmy kilka takich przepięknych obrazów. Pamiętajmy, że nabożeństwa nie są tylko dla ludzi w średnim wieku. Tak? Mi się nieraz wydaje, że tylko dla. Osoby w średnim wieku są nabożeństwa, ale one powinny być również tak prowadzone z poszanowaniem najstarszych i powinny mieć też dzieci udział w tym. Dopuśćcie dzieciom przychodzić do mnie, powiedział Pan Jezus. Wszyscy mają prawo wielbić Boga, tak jak umieją. I przeżyłem... Razem z wami ładne chwile wsłuchując się w to piękne podsumowanie lekcji poprzedniego kwartału. Bardzo piękne. I dziękujemy dzieciakom, naszym drogim za te ładne chwile, które przeżyliśmy. Wierzę, że to Pan Bóg też mówi dziękuję wam. Więc. Ta czarna postać, która tutaj przychodziła, ta tajemnicza postać, ona zawsze twarz zakrywa, i zawsze przedstawia się kimś, kim nie jest. Gdy przyszła do Adama i Ewy, to była zakamuflowana pod postacią węża i zyskał miano smoka węża starodawnego, tak? Gdy przyszedł do Pana Jezusa, do w duchu mamy to tak wyszczególnione, że On przyszedł jako anioł światłości. Mówi, że ktoś został z nieba wyrzucony, czy nie aby Ty? Znowu udawał kogoś, kim nie jest. Zawsze tak jest. I chciałbym Wam opowiedzieć o największym zwiedzeniu, ale generalnie to będzie tak, że na pewno szatan znowu się przedstawi jako ktoś, kim nie jest. Bo w oczekiwaniu na Pana naszego Jezusa Chrystusa, na Jego przyjście, wiemy, że będą różne próby, aby można zwieść i wybrany. Zauważcie, jaka była tutaj sielankowa atmosfera na początku. Te dzieciaczki, mąż, żona rozmawiali sobie no, w super, wspaniałe chwile. Lubimy coś takiego. I zauważcie, że zmiana losu przyszła nieoczekiwanie. Ja bardzo lubię oglądać Zdjęcia, takie dokumentacyjne zdjęcia z 1939 roku. Wiecie, że 1939 rok był taki jak wszystkie inne. Ludzie się cieszyli. Oglądałem zdjęcia z zawodów wioślarskich w 1939 roku. Cieplutkie, piękne dni w bluzeczkach. Panie, z wiosłami, uśmiechnięci do ucha, od ucha do ucha, wydawało się, że będzie naprawdę ciągle, ciągle wspaniale. A 1939 rok zapoczątkował czas, w którym w krótkim okresie, w ciągu czterech lat, zginęło prawie 50 milionów ludzi. Sami ss wymordowali około 14 milionów ludzi. Wprowadzono do języka takie określenia jak fabryki śmierci, obozy koncentracyjne. Pojawił się problem, jak utylizować ciała ludzkie, jak zrobić wydajniejszą machinę śmierci. Nikt nie przypuszczał w styczniu, w lutym, jaki będzie wrzesień. Uważam, że jesteśmy pod opieką najwyższego. Ale. Ale już siedemdziesiąt przeszło lat pokój trwa. Cudownie. Czy była. Jest tutaj osoba, która była kiedyś głodna. Czy ktoś sznurówki ze skóry jadł? Czy ktoś buty jadł? A opowiadała mi jedna osoba, że kładli się do łóżek. A później chyłkiem wychodzili, latem spali pod miedzą, a zimą w takiej dziurze, w takiej jamie, którą wydłubali w gnoju, który był w ich obejściu, i tam spali. Jaki jest nasz los? Jak jest nasz los? Nie mówię dlatego, żeby napawać przerażeniem i lękiem, ale mówię o tym, żeby tak trwać przy Bogu, jak i trwał przy Bogu. Daj Boże nam takiej siły. Chciałbym przeczytać z 16 rozdziału objawienia teksty, które brzmią tak tajemniczo i mają wydźwięk tajemniczy. W szesnastym rozdziale czytałem od XIII wiersza. I ujrzałem wychodzące z paszczy smoka i z paszczy bestii, z ust fałszywego proka czy duchy nieczyste, jakby ropuchy. A są to duchy czyniące znaki, demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkałej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga. Zastanawiam się, jak będzie chciał szatan zwieść, o ile można i wybranych? Jak szatan będzie starał się zwieść świat? I dostrzegam narastający postęp wiary w magię. W magię, niech moc będzie z Tobą, w jakieś duchy, w jakieś zjawy. Jakieś byty, które przychodzą, czy z tego świata, czy z tamtego, czy z tej granicy śmierci, czy z tamtej. Przygotowuje się ludzi do tego, aby zaufać jakimś siłom zewnętrznym. Pewnego zupełnie nie da. A może sięgnę tutaj do takiej historii. Jak jeszcze byłem seminarzystą i przyjechałem do Strowi Mazowieckiej. Jednej z naszych sióstr umarł mąż i ona mówi do mnie proszę brata przyszedł do mnie mąż. Ja mówię mąż czy wąż? Kto przyszedł? Ona mówi no ja wiem że nie ma duchów, ale przyszedł do mnie mąż, bracie. Stanął przy futrynie i patrzył tak na mnie. I ja mówię, słuchaj, to szatan przyszedł. Ona mówi, wiem, że szatan, i mówi, wyobraź sobie, że przyszedł do mnie mąż. Ja mówię, szatan przyszedł. Tak, szatan. I tak stał i patrzał na mnie. Pomyślałem sobie, coś się w tym umyśle dzieje. Coś się w tym umyśle złego dzieje. Można kilkadziesiąt lat słuchać o tym, że. Nie ma życia pozagrobowego, ale jak się zetkniesz z takim duchem, jak zareagujesz? Jak zareagujesz? A zupełnie niedawno właśnie żona mi opowiadała, że bardzo taka osoba wyedukowana, ale to bardzo, bardzo. Opowiadała, że i tatuś niedawno zmarł. I tak się przeraziła, mówi, bo mój tato do kościoła nie chodził, proszę panią. On mówił, że on może z Bogiem sobie wszędzie porozmawiać i nie musi chodzić do kościoła. I jak umarł, to myślałam, zginął na wieki, ale taka myśl mówi: w przyszłym tygodniu kupię odpust i wykupię go. Z cierpienia. Zaczęła się dowiadywać, gdzie jest taki, gdzie, który, w którym kościele może dostać odpust zupełny. I mówiła: Jeździła. Słuchajcie, ja mówię o ludziach bardzo utytułowanych. Jeździła i znalazła taki kościół, gdzie powiedzieli: Tak, my sprzedajemy odpusty zupełne. Za wszystkie grzechy. Które są rękojmią zbawienia. Więc ona mówi, ile ten odpust kosztuje? Powiedzieli jej cenę, ona wypłaciła i ten odpust ofiarowała swojemu w intencji swojego taty. I mówi: I proszę panią, i śpimy w łóżku z mężem rano, słyszę, że ktoś puka do domu. Mąż mówi: Ty, ktoś puka. Ona mówi, o tej porze mówi. Mówi, no idź, zobacz. Mówi, patrzę przez Judasza, a mój tato stoi. Otworzyłam drzwi, a tato wszedł do mieszkania i patrzy na mnie z takim umiłowaniem, wdzięcznością i znikł. Znikł. Powiedz, jak byś ty zareagował, gdybyś coś takiego zobaczył? A powiedzmy sobie jeszcze, czy to jest silne, silne poruszenie serca i umysłu? Niezwykle. Na najdelikatniejszych, na najdelikatniejszych nici uczuć szatan buduje potworne zwiedzenie. I my się modlimy za tą panią. I myślimy, Boże. Jak ty nie trafisz do tego umysłu, to On jest zamknięty na sprawę zwodniczości tego szatana, że On właśnie zwodzi przez niby zmarłych. Chciejmy dzisiaj powiedzieć w tym, tej skrótowej myśli, zgadujcie, ile słów. Ile razy w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie, dokładnie w Nowym Testamencie, jest słowo nieśmiertelność? Trzy razy. Tylko trzy razy występuje słowo nieśmiertelność. I chciałbym Wam te trzy teksty przeczytać. W pierwszym liście do Koryntian występuje słowo nieśmiertelność w sąsiednich dwóch tekstach. I tam. Pięćdziesiąty wiersz zaczyna się tym sformułowaniem. Zapewniam Was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego. I to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. I później jest wiersz 53. Trzeba, aby to, co zniszczalne przeodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeodziało się w nieśmiertelność. Pierwszy tekst, pierwsze słowo, nieśmiertelność. Następne. A kiedy już to, co zniszczalne, przeodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. W tych tekstach dwa razy występuje słowo nieśmiertelność, a trzecie słowo nieśmiertelność jest Wyrażone w pierwszym liście do Tymoteusza, w szóstym rozdziale szesnastym tekście. I czytam może od piętnastego. Jest mowa o objawieniu się naszego Pana Jezusa Chrystusa i dalej ukaże je we właściwym czasie błogosławiony jedyny władca, król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność. Kto ma jedynie nieśmiertelność? Bóg ma jedynie nieśmiertelność. A tam, co czytaliśmy o nieśmiertelności, to jest nieśmiertelność użyczona zbawionym, ofiarowana, dana przez Boga w prezencie. Ale Bóg ma tylko nieśmiertelność. Duża, która grzeszy, umrze. Bez Boga jesteś odcięty od źródła życia. W Piśmie Świętym jest pięknie przedstawiona, jak jest nieśmiertelność przekazywana innym. I 22 rozdział objawienia: I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą skąd z tronu Boga i Baranka. I ta rzeka płynie, płynie przez nową Jerozolimę, i w pewnym miejscu jest drzewo żywota. Wydaje owoce co miesiąc. I w ten sposób: od Boga przez rzekę życia, do drzewa żywota, w, tej, w tym pięknym murze, jest pokazane znowu, że życie wieczne pochodzi od kogo? Od Boga. Jest darem. Pan Bóg powiedział. Prochu, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Bez Pana Boga kim jesteś? Garstką prochu. Ale chciałbym też się podzielić z wami takim tekstem radości. Pojechałem do, jednego, do jednej rodziny. Kto zna brata Monteskiego? To Właśnie do niego, gdzieś tam daleko w Bartoszycach, GPS mnie doprowadził i wiedziałem, że przy domu jest tylko ten wiatrak, i tak szczęśliwie trafiłem. Miałem być tam krótko, ale zaproszono mnie gdzieś 7-8 godzin i rozmawialiśmy na przeróżne piękne tematy w piątkowy czas. I z tej rozmowy zapamiętałem sobie jeden cudny tekst. W liście do Filipensów I są słowa, które znowu w rozmowie z moim bratem drogim zabrzmiały tak cudownie, tak ładnie. I musimy je przeczytać. 1, 20, 2, 13. W liście do Filipian w drugim rozdziale w 13 tekście, w 13 tekście czytamy bardzo ładną myśl chciałbym się was spytać. Macie kłopoty ze swoim, swoją naturą? Z sobą samym masz problemy? No największe. Największe. Jak myślisz, kto jest największym twoim wrogiem? No ty sam. Nikt ci krzywdy takiej nie zrobi w relacjach z Bogiem, jak sam sobie zrobisz krzywdę. To jest prawda. I a chcielibyśmy być bliżej Boga? No chcielibyśmy. Niech ten tekst wybrzmi taką śliczną myślą, albowiem to Bóg jest w Was sprawcą ich cenia i działania zgodnie z Jego wolą. Ma, mamy prawo przyjść do Pana Boga i powiedzieć Mu, Panie, źle się umiera. Ale jak gdybyśmy nawet umarli, to obiecałeś nam życie wieczne. Ale to nasze życie takie niefajne nie całkiem. I masz prawo przyjść do Boga i powiedzieć, Panie Boże, ja dzisiaj mówię do Ciebie, żebyś dał mi cenie bogobojnego życia. Żebym ja chciał to, bo Panie, Ty wie, że ja nawet nieraz nie chcę, że to mnie ciągnie, tamto mnie ciągnie. Daj mi chcenie szlachetnego życia. I daj mi zdolność do życia według tych zasad, które Ty stawiasz. Proszę Cię, Panie, bo ja nie mogę zmienić swojego życia. Czy jest to możliwe? Tak. Byłem w Rudzie Śląskiej raz i opowiadała mi taka siostra, Irena. I opowiada mi, ale podszedł mąż i ona się zatrzymała i powiedziała, nie, ale to ty teraz dokończ. A on mówi, bracie, moi rodzice byli adwentystami, a ja tak się rozpuściłem jak dziadowski mić. Mówi, piłem, paliłem, ale przychodziłem sobie na nabożeństwo. A w przerwie wychodziłem sobie na papieroska i tak chodziłem. Takie życie wybrałem. Ale raz jechał na rowerze na swoją działeczkę i jak tylko o niego przejeżdżał, to go paką zahaczył i przeleciał przez chodnik, przez rów i na łące wylądował i leży. A kierowca stila zauważył w lusterku, że coś przeleciało i idzie do niego, ale boi się, żeby ten się nie poderwał i go nie pobił i z daleka woła, mówi: hey! Jak się czujesz? A on tam się rusza i kierowca woła, o jak Bogu dziękuję, że żyjesz. Jak ja bym twojej rodzinie w oczy popatrzał, jakbym cię zabił. A ten wstał i mówi, co? Mogłem zginąć? Wyciągnął telefon i mówi, jak stałem, to mówi, I tylko kości sprawdziłem, czy całe. I dzwonię do Zenka i mówię, Zenek, Zgłaszam się na lekcje biblijne. Nie pokazał, nie powiedział żonie, co się stało, bo mieli na drugi dzień do Niemiec jechać. Rower zmienił liściami babki, liście babki flaszką podróż go zmiażdżył, Tak jak to się mężczyźni leczą. Obłożył sobie babką to zawiną. Ale w Niemczech w fazience, rozbiera się, a żona mówi, a to co ci się stało? Masz siniec na pół pałówki pleców. A ona mówi, a mi je pakon zahaczył. Mówi, ale żyje. Mówi, ale już się z korostyńskim umówiłem na lekcję biblijne. Ale powiedział tak, Panie Boże, ale z paleniem papierosów nie mogę sobie dać rady. Nie mogę. Nie mogę. Jak ty mi nie pomożesz, to nie, ja nie dam rady. Tą sprawę przekładam dla ciebie. Ja chcę, ale nie mogę. I załatw to, Panie Boże. I w piątek sobie ostatni raz zapaliłem. W sobotę miałem być chrzony, wstałem rano i nigdy już nie pragnąłem papierosów. I w ogóle mnie do papierosów nie ciągnie. Bóg daje chcenie, nie. I skuteczne wykonanie. Masz prawo przyjść do Boga i powiedzieć, że jestem taki lichy, że ja sam nad sobą nie panuję. Ja nie mogę sobie sam sobą dać rady. Daj mi cenie Twojej woli i daj mi skuteczne wykonanie. I Panie, strzeż mnie, żeby ten, który zawsze przychodzi w innym ubraniu, nie zwiódł mnie. Niech to będzie naszą modlitwą. Amen.